W tym wzorze wydajność plantacji marchwi oznaczana jako Y jest funkcją liczby zebranych marchewek oznaczonej przez C i liczby sadzonek oznaczonej przez P. No i ten wzór jest taki, że Y to jest 2 razy C przez P. Wybierz odpowiednią jednostkę dla wydajności plantacji. No i mamy tutaj 4 odpowiedzi do wyboru. No to, żeby tak bardziej intuicyjnie do tego podejść, to ja może tutaj wezmę jakieś konkretne liczby. Żebyśmy lepiej zrozumieli, o co tutaj chodzi. Czyli chcę obliczyć wydajność Y. No i teraz powiedzmy, że tych marchewek, wezmę pomarańczowy kolor, tych marchewek oznaczonych przez C, powiedzmy, że dla przykładu mamy zebranych 10 marchewek. 10 marchewek. No i powiedzmy, że liczba tych sadzonek, która tutaj jest oznaczona przez P, powiedzmy, że posadziliśmy 30 sadzonek. I z nich wyrosło 10 marchewek i teraz chcemy obliczyć wydajność. No to zgodnie z naszym wzorem ta wydajność Y to jest iloraz? 2 razy C podzielone przez P. Czyli to się równa 2 razy. I teraz wstawię tę liczbę marchewek, że to jest 10 marchewek. Tak bym to robił, stosując po prostu ten wzór, który mamy podany, że tak mamy liczyć wydajność. No to liczymy wydajność tak, jak nam każą. Dzielimy przez 30 sadzonek. 30 sadzonek. No to teraz mogę wykonać te działania na liczbach. 2 razy 10 podzielić przez 30 to będzie 2 trzecie, bo 10 się skróci. Razy, no i tutaj co nam zostaje? Marchewki przez sadzonki. Takie będą jednostki, czyli to będzie marchewki. Marchewki przez sadzonki. No to widzimy, jaka jest odpowiedź. Odpowiedzią jest, że właściwą jednostką są marchewki przez sadzonki. Bo tutaj wziąłem jakieś przykładowe liczby, no i dla tych przykładowych liczb wyszło 2 trzecie. Gdybym wziął inne liczby, to by ten wynik wyszedł inny, ale jednostka by wyszła taka sama. Ja tu wziąłem jakieś konkretne liczby, żeby tak lepiej sobie wyobrazić. To intuicyjnie na konkretnych liczbach to można sobie łatwiej wyobrazić, ale oczywiście to nie zależy od tego, jakie te liczby by były tutaj. Ten wynik tutaj wyszedłby inny, liczbowy, ale jednostka by wyszła taka sama. Po prostu zawsze mielibyśmy w liczniku marchewki, w mianowniku sadzonki. Czyli to jest odpowiedź ta. No i widzimy, że ona też nie zależy od tego, jaka tutaj była liczba, że tutaj była jakaś dwójka. Ta dwójka też nie wpływa na wybór tej jednostki. To, co jest istotne, to jest jaka jest relacja między tymi wielkościami, że w tym wypadku jest to iloraz C przez P. Dlatego jednostka, jaką otrzymujemy, jest ilorazem jednostki wielkości C i jednostki wielkości P, czyli liczby marchewek, liczby sadzonek. Dlatego to nie jest sadzonki razy pierwiastek z marchewki. Tak by było, gdybyśmy mieli w tym wzorze liczbę sadzonek razy pierwiastek z liczby marchewek. To byśmy wtedy mieli taką jednostkę. Tutaj mamy marchewki przez sadzonki do kwadratu. Gdybyśmy we wzorze mieli liczbę marchewek przez liczbę sadzonek do kwadratu, to wtedy byśmy mieli taką jednostkę. No i tutaj mamy w ogóle zamienione, tak? Sadzonki przez marchewki, zamienione licznym mianownikiem, czyli to też jest źle. Więc widzimy, że nawet dla takich nowych jednostek, których ja na przykład w życiu nie widziałem, pierwszy raz w tym filmie widzę jednostkę marchewki przez sadzonki, ale na podstawie analizy tego wzoru możemy łatwo wywnioskować, jaka ta jednostka powinna być.